Company z Poznania. Wielkie brawa dla naszych przewodników tutaj do Rabczańskiego Parku Zdrojowego. Zostaną oczywiście panowie z nami, będą przegrywać. Teraz jest chwila na oddech oczywiście, ponieważ droga prowadziła po pierwsze pod górkę, po drugie niemalże cały czas w pełnym słońcu, po trzecie przez labiryntową konstrukcję alejek tutejszego parku. Proszę państwa, wszyscy już widzę są na miejscu, wszyscy już teraz powinni zająć się takim indywidualnym rozplanowaniem najbliższych minut, czyli znaleźć sobie miejsce, kto się wyposażył i przyniósł jakiś kocyk bądź inną taką powierzchnię ułatwiającą, uprzyjemniającą zasiąście na gołej ziemi. Po drugie, rozejrzeć się w topografii naszej, gdzie i jaka strefa się znajduje, gdzie można coś zjeść, gdzie można coś kupić, gdzie można po prostu nacieszyć oko. Po trzecie, no cóż, jeżeli jeszcze nie macie państwo programu, taki jaki ja w swojej dłoni w tej chwili dzierżę, wystarczy poszukać wolontariuszy albo udać się wprost do namiotu organizatorów Stowarzyszenia Dawnej Rabki Czar. Bez problemu państwo odnajdą ten namiot, to jest tutaj. Witamy naszych gości. Namiot taki ażurowy, altanowy i w nim oczywiście znajdzie się program oraz różnego typu gadżety okolicznościowe towarzyszące tegorocznej edycji dawnej Rabki Czar. Proszę państwa, ponieważ dziś mamy piękną pogodę i aż wierzyć się nie chcę, że jutro ma być zupełnie inaczej, to atrakcję, która zazwyczaj towarzyszyła niedzieli, przeniesiono na dzień dzisiejszy. Mam na myśli mini turniej tenisa. Dzisiaj on się odbędzie w całości zamiast jutro, więc o godzinie 13:00, z tego co mi wiadomo, na kortach Rabczańskiego Parku, to jest troszkę dalej w stronę, w głąb parku, będą się odbywać te rozgrywki, które też już przecież któryś już rok z kolei mają tutaj miejsce. Będziemy wyłaniać czempionów retro tenisa. Wiemy też, że jest rekordowo dużo zgłoszeń w tym roku, więc rozgrywki będą odpowiednio zaciekłe. Może to wpływ też dziki świątek, nie wiadomo, ale właśnie takie dzisiaj wydarzenie też będzie miało tutaj miejsce. Proszę państwa, wszystkie wehikuły, te wspaniałe bicykle, prototypy rowerów dzisiejszych, jakie państwo obserwują, to oczywiście jest sprzęt, z jakim zjawili się też nasi już paroletni goście powracający, ekipa z Łodzi bicyklistów. Oczywiście też będą towarzyszyć zwyczajowe pokazy. Zobaczymy, jak w tym roku stan nawierzchni naszego welodromu, czyli tej przestrzeni wokół klombu Rabczańskiego Parku, dzisiaj się sprawi. Może będą jakieś niespodzianki również. I co jeszcze z nowości tegorocznych? Tego jeszcze nie było na retro pikniku dawnej Rabki Czar. Będą warsztaty sitodruku. Oczywiście spokojnie, proszę wytrwać. Dopiero ekipa odpowiedzialna montuje swój namiot, więc bez pośpiechu można oddać się, no właśnie, spokojnej przechadzce po parku i zorientowaniu się, jak ten dzień dzisiaj spędzić, żeby jak najwięcej skorzystać, jak najwięcej skosztować, bo wszystkie te stanowiska to oczywiście nie jest ekspozycja, można podejść, można zapytać się, czy można się przysiąść, można się poczęstować, bo nawet możliwość tego, aby zasiąść przy takim stoliku pięknie przystrojonym, to już jest wrażenie dodatkowe. Proszę państwa, ja moje oczy od razu przykuł tutaj ten retro tandem. Będę oczywiście szukał też właściciela, bo chętnie bym na niego wsiadł razem z moją partnerką. Ale to jest oczywiście jednośladowy pojazd, a będzie też towarzyszyć dzisiejszemu piknikowi tradycyjnie pokaz retro automobili.